Zobaczmy, czy drzwi się otworzą. Magda, zapomniałaś kluczy? To nie moje drzwi. A tu też można zaskoczyć w bok. No the dobra. First of boss. Visions of Fortnite. Of course. Be wary of up. Hero? O, kurwa. O, to jest przejdę. Boss fight. Ej, ja nie chcę iść do boss fightu jeszcze. A nie, to nie jest boss fight, to jest to... Okej. Okej, to jest boss fight. Okej, wykopało mnie, dobra. Bo się zastanawiałem, jak ja mogłem przyjść przez bramę, jak ty tutaj jesteś, nie? I tak... Więc albo wykopię ciebie, albo mnie. Wykopało mnie, dobra. Okej, czyli tam jest dalsza jakaś lokacja. A dobra. Widzę właśnie, na schodach jest. Dobra, ja muszę uważać, żeby MPC nie styknąć, więc fajnie by było się z nim bić daleko od tych MPC. Hej! O, ale ładny płaszcz. Chcesz się z nim bić? Ja jeszcze mogę z nim bić. To ty czy ja? Chcesz się z nim bić? Bij się z nim ty. Potem ja się z nim będę bił. Jezus Maria! Jak bezczelnie wjechała na niego! Ledwo ogarnął, że to walka i się pochowała strzałem między łopatki. Wow, that was fucking cold! Holy shit! Aż mi się smutno zrobiło! Ból! Boże, ból! Ból! Kurwa! Jak go kocham! God, that was sad! Why did you do this? Why did you do him so dirty? Kurwa, patrz, on biegnie po schodach, ja nie będę za nim biegła, ja mam 35 lat i ja mam chore stopy. Okej. A, to no. To są pewnie te Bloodfiendy. Wiesz? Tak, prawie na pewno są te Bloodfiendy. No jakie to paskudne, o kurwa. No. Dobra, no to mamy stąd ładny widok. I ona nic mi nie powiedziała, ale dała mi dwa przedmioty. Okej. Okay. Dobra, czekaj. Spójrzmy jeszcze na ten String Seller's Bellbearing. The Bellbearing of a Horn-Sent String Seller who did not survive the war. Offer to the Twin Maiden has bla 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 following item string. Okej. Okay. Sacred Bloody Flesh, który skądś dostaliśmy. Raw meat soaked with blood, a delicacy of the Blood Fiends. Temporarily boosts physical attack, power and arcane. When blood loss occurs nearby, further boosts attack power. The blood is said to have fallen from the formless mother's wound. Never will it dry, never will it rot. I to, co mi dał ten koleś. Forager Brood Cookbook, numer 2. Fireproof Pickled Liver mogę zrobić. To jest Record of Crafting Techniques Left by Non-Human Forager Brood. Shared out of kindness toward Moore and his kin. Moore to jest ten koleś, ten vendor. Okej, okay, czyli to jest ciekawe. Wiesz co to znaczy? Że on prawdopodobnie jest Forager Bloodem, Broodem. Tym, co ja myślałem, że jest gangiem. It's apparently a race i wygląda to, że to są po prostu pesty. I nic więcej. Co to kurwa jest? Nie wiem, czekaj, co? What is this? Coś... Czy to jest olbrzymi elektryczny no właśnie, baran? Właśnie chciałam powiedzieć, kurwa. Miyazaki, you did it again. Chyba nic, to chyba to nie jest ambush, on chyba gdzieś tu jest. Jest ambush, jest. O! Oh! Oh, that was fucking sad. Okay. No, mi też przykro. Hej, a nie ma rogu, więc to chyba nie baran. Połknij ją. Ona nic nie robi tam. Hej! To ona nie robi. Łóżko! Ona nawet nie jest targetowana. Ale nie jest. Baranem jest zatknął. O! Kurwa! Bo zabiłem tego, co mnie zaatakował. O kurwa! Ci
dużo rolniesz, nie dostajesz damage, nie? No, w sensie, wiesz, to wszystko, no, ale nie było tak ciężko, jak myślałem, że będzie. No dobra, co dropnęła? Sliver of meat. Fuck off. Fuck off with this bullshit, Miyazaki. Ale fajnie się zażywała, dużo inaczej, bo tamte się tak turlają rytmicznie, nie? Jak koło. A ta się kurwa turlała jakby kurwa rejska. Tam jest ten to przejście. Na mordzie, patrz, bo tu się da zejść. Tak, ale to jest to przejście, o którym mówiliśmy. I tam jest ten pedał, kurwa, co rzuca rzeczami. Tak, tak. Nie wiem, jak go nazwać, kurwa, skoczny jest. Kuta z grzybem na głowie, pedał, co rzuca rzeczami. Nie wiem, jak go, kurwa, inaczej nazwać. Rzuca rzeczami. Czy pedał? Nie wiem, nie sprawdzałem. No, to ty go nazywałeś pedał, nie ja. Ja go nazwałem kuta. Może mam dobry gejdar, nie? Dwa mamy jeszcze, kurwa, ten... O. O. Heilig z uśmieszkiem. Na włosy. Chcesz się z nim zmierzyć? A potem ja? Mówisz, że nie masz potionów, więc właściwie dobra okazja. Jeśli padniesz, to po prostu u ciebie nadrobimy tą lokację, myślę. No chodź tu. Biegaj na kurwo. Na Gakiba? Chyba na Gakiba. No ty kurwo. O. Oła! To zaraz nam zrobiłem. Nie wiem, co zabrali. To nie na Gakiba, nie na Gakiba po prostu? Może. To jest Moon Veil. Wiesz? Okej. Kurwa, jestem tak daleko od ciebie. Zabiłem go. Bo tak stało. O, dobra. Już co robimy, co robimy, co robimy? Poro, poro, popo. Ciekawe, ten atak, który robisz po słynku, tą bronią, zadaje... Nie wiem, czy to widziałeś kiedyś, ale grałeś w Dark Souls 3? Grałaś. Grałaś, no tak, w DLC-ka? Tak. Tam był taki... topór, który miał jako weapon arta, że szarżowałaś na kogoś i potem robiłaś taki ryk czy coś takiego i ta szarża popychała normalnie, miała bardzo wysoki stagger. I tutaj po tym swingu, jak jest po tym promyczku, co strzelasz tym mieczem, jak robisz ten swing, to zanim zrobisz ten swing, to tak popychasz. Przed chwilą to zauważyłem, jak atakowałem jedną z tych mów tutaj. Okej. Okay. O, więc... Fajnie, bo to znaczy, że wiesz, nawet jakbyś puściła to za wcześnie, za późno, jeśli ktoś wdepnie w to, no to stan, nie? Więc jest pewnie wystawiony na to, żeby dostać tą bombę. O, i to by wyjaśniało, czemu podczas pojedynku z tym Moon Veilem on mi w pewnym momencie się przewrócił, jak kurwa nie wiedziałem, co się stało. A to było przedswingowe przewracanko. Przedswingowe przewracanko, kurwa. Fajnie. Dobrze, że nie przed swingerowy. Ojej. I dare you. This is a threat. No już. A, nie wiedziałem, że te strzały się tutaj już zaczynają świecić. Myślałem, że świecąc dopiero podczas tego. Okay, nie wygląda najlepiej, ale jakbyś miał normalny kolor skóry, to by wyglądało całkiem klawo. Ej, kurwa, jestem drołem. I no. Jesteś drołem, to w sumie nawet pasuje, bo masz biały kapturek na sobie, więc... Wygląda prawie jak włosy. Ale wiesz, dlaczego tamten noszę? Bo boostuje mi jump attacki. Fair? Jest to jakiś argument. No właśnie, teraz nie mogę go znaleźć, bo nie wiem, gdzie on kurwa by. To czemu nie chowasz rzeczy, których nie używasz? Oboje wiemy, że nigdy nie założysz, kurwa, jak to ładnie nazwałaś, surkota.
Tak, pamiętam to. Bez oglądania pamiętam to, bo to było tak zabawne. Surokat, powiedziałam. Tak, wiem. Surokat. I remember this. Surokat. Najpierw zobaczmy może co się dzieje za murami miasta. No tutaj siedzi koleś. Nie wiem, idę na razie właśnie z boku zobaczyć co tu się dzieje. Okej, wróćmy. O! I żygak śpią. Chyba stanąć? A, ty jest. Jest twój. All yours. Dobra, a tutaj? Uuu, tu można wejść! Woohoo! Gdzieś ty kurwa w słuchaj, niezamknięte było, to wszedł! I wskoczyć na ten budynek. I powiem gdzieś szczerze, chyba wyżej się nie da. Nie da się. Tam jest. Czekaj. Nie ma chyba. Nie wiem czy coś tu jest, ja nie widzę ciał żadnych, żeby były, więc chyba nie ma itemów. Ale można wleźć tu. Hi. Boże. Pukowie dali mi nogi i 80 dexa, więc... Chuj, my tu wleźliśmy. Nie wiem, kurwa. Było wysoko, to wlazłem, no. A! Spierdol się przypadkiem, to jest dosyć wysoko. Ej, serio, tu coś jest? Nie wiem, kurwa, no. Tak, można wejść dalej. Jest 4, 5, 6 Bloodfiendów? What the fuck? Nie masz jakiegoś AOE? No mam. Co masz? Twin Blade'a pewnie z tym kurwa wirowaniem. Tak. Możemy spróbować. Bo jest trochę dużo. O, tak. Jest nawet Marika kurwa, to wcale nie jest zapowiedź. Czekaj. To ustaw to. Ty powinieneś zrobić porządek w tym ekwipunku i pochować to gówno do banku, bo potem nie znajdujesz tych broni. A przecież nie będziesz z daggerem plus zero biegać, tak? Dobra, prowokować ich? Ej, tak. Jeden z nich ma Mogwen Spira chyba. LOL. Albo coś innego. O, oh, wow. Ale mają życie, ja pierdolę! O kurwa! Panie! Fuck, I think. Mało wpadają w szał, świecą mi się oczy. Mają jakiegoś buffa za to, że są w pobliżu siebie. Żyje? O, jakie? Nie żyje. No to siema! Ty, to ale oni miałem rację, ej, jak zobaczyłem ten widelec, to miałem takie ty, ale to ma, czy to nie jest Mogwen Spear? Nie, chyba nie jest, bo ma dwa ostrza, no. W chwili widzę kurwa tą nie. Mogłę z Mogwena. Tak, aha, okej, okay, dobra, zrozumiałem przesłanie. Tak. Kurwa, zablokował mnie ten. Ty, oni mają trzy kolce na tym widelcu, tylko wiesz co? Okej, okay, dwa tematy, jeden. Mają trzy kolce, tylko one nie są ustawione w jednej linii, tylko w trójkąt, więc dlatego widziałem dwa, bo były pod kątem do mnie. I się zasłaniały, czyli mają trzy, czyli to dalej jest widelec, czyli dlatego pewnie Mogwen Mother. A drugi temat, ten wave z tej broni przechodzi jednak przez przeciwnika. Będzie można wskoczyć. Właśnie odpaliłam Lobosa, w tle mi leci na telewizorze, nie? No, spoilers. Mamy pewnie ten sam miecz. No bo jest zajebisty, no! Ten jeden dźwięk, który zmienili, jest wystarczający, żeby ta broń miała feeling, jakbyś kurwa biegała naprawdę z mieczem Gutsa. I nawet kolosale, mam wrażenie, nie mają kurwa tak crispy dźwięku, jak kurwa ten miecz. Co jest super zabawne, bo one są większe od niego, nie? So fucking cool! Zajebisty. Dobra, stawiam znak przy Marice. Uh-huh. Czyli miałem rację. Zobacz, że on na... Patrzysz na tych Bloodfiendów? Zobacz, że on nawet robi ten gest, co mógł. Jakby wbija tę kosę w powietrze do góry. Nie! No spójrz na tych Bloodfiendów, co nas zaatakowali. Nie, no wiem, właśnie patrzę się na nich cały czas. Czyli nie obzdurałem sobie, kurwa, tego! Instynkt mówił dobrze, tylko potem logika powiedziała, a są dwa te! Daję ci się. Napierdala tym. Talisman engraved with the lore of an outer god raises arcane. The clan who lost The clan who lost everything in the Great Fire speared upon the corpse of their ancestor, normally an act of sanctity, and so in its shadow a twisted deity. Okay, the clan has suffered such torment that the horrible thing was taken as an object of worship. Okej, okay, czyli to jest Blood Mother
Tu jakieś pojebane, powykręcane gówno jest czczone przez trzy ludki na... Bo nie wiem, czy kojarzysz, są talizmany na wszystkie statystyki, wiesz, Strength, Dex, Int, Faith, nie było na Arcane, więc to jest pewnie talizman plus 5, klawo. Nie użyję go na żadnej postaci wysokopoziomowej, ale klawo. Bo brakowało mi tego czasami, żeby jakąś broń equipnąć i zrobić komuś krzywdę arcane'ową, nie? Ty, tu można z tym budynkiem jeszcze przejść, ale chyba tu nic nie ma. Tak, ale chyba tam nic nie ma. Nie, jest jakieś... A nie, nie ma. Dobra, chuj, spadłem. Dobra, ja ci powiem tak. No tu jest wejście do tego budynku od góry. Ja właśnie coś widzę. Do jakiegoś budynku wlazłem. I ja też jestem w budynku. Aj! Po prostu zbrutforsować. Tak. Jest to kurwa odpowiedź. Dobra, to robimy tak. Enjoy, fuckers! O, trafiłem go. O, jakie nihile jebane. Faktycznie blot wygarczył. Hello there, bitch! No. Co? Już widzieliśmy, co robimy mniej więcej, to już było spoko. Mniej więcej. Dobra. Co my tu mamy? To szabriruj. Szabriruj. No, kurwa, nie pan. Żartowniś się znalazł. Dobrze. Humor jest ważny. Szabriruj. No, kurwa, szkoda, że ten żart ci się nie przełoży na inny język. No ja. Nie mogę tego sprzedać później.